Dzisiaj zapraszam Was do 12 rozdziału Księgi Wyjścia, czyli do historii, którą myślę wszyscy znamy doskonale. To jest kulminacja wyjścia Izraelitów z Egiptu. To jest ta noc, kiedy dokonało się to chyba najważniejsze wydarzenie w historii narodu wybranego. Po całej serii różnych perypetii, po wszystkich plagach, które dotknęły Egipcjan, po wszystkich prośbach i błaganiach Mojżesza, aby ten lud mógł wreszcie wyjść na wolność, nadchodzi ta ostatnia noc, kiedy Pan Bóg decyduje się na to, żeby wyrwać swój naród z ciemności. Zapowiada, że to będzie taka noc, o której będzie pamiętał cały świat, że to będzie noc, w której będzie się rozlegał krzyk, jakiego nigdy nie było, jakiego nigdy już nie będzie. To pocieszające, że nigdy takiego krzyku już nie będzie. Otóż mówi, że będzie tej nocy przez Egipt przechodził anioł śmierci. Ten anioł śmierci będzie wchodził do każdego domu. I w tym domu zginie wszystko, co pierworodne. A pierworodne dla tamtej kultury to najlepsze, to najbardziej drogocenne, to najbardziej owocne, najbardziej godne szacunku, to najbardziej umiłowane. Otóż Pan Bóg mówi, że tej nocy zagłada przejdzie przez wszystko, co dla ludzi cenne. Zagłada przejdzie przez wszystko, co cenimy, co ma wartość, co jest dla nas ukochane, co jest piękne. Jest tylko jeden ratunek przed tym. Tak zapowiada Bóg Mojżeszowi, a przez niego wszystkim Izraelitom. Zostanie ocalony ten, kto swoje odrzwia i próg drzwi pochlapie krwią baranka, którego wcześniej zabiją i którego spożyją. I anioł śmierci będzie omijał te domy, które będą schlapane krwią. I dzisiaj ten rozdział nas poprowadzi, myślę, do zupełnie niezwykłego spotkania z Bogiem, które może wydawać się straszne i przerażające, ale takie wcale nie jest. Tę opowieść z Księgi Wyjścia zazwyczaj oczywiście kojarzymy ze świętami Paschy, bo to jednocześnie opis Paschy żydowskiej, ale też opis naszych świąt paschalnych. To słowo Pascha, Pesach hebrajskie tłumaczymy zazwyczaj jako przejście. Chodzi o to, że Izraelici przeszli z niewoli do wolności, z Egiptu do ziemi obiecanej. Ale to słowo też można by najlepiej przetłumaczyć jako ominięcie. Dlatego, że to są święta, kiedy anioł zagłady, anioł śmierci ominął wybranych. Kiedy nie zginęło spośród nich to, co drogocenne i piękne, dlatego, że ominęła ich zagłada. Święta Paschy, które są centralnym wydarzeniem naszej wiary, to są święta przede wszystkim ominięcia. Tego, że anioł śmierci, anioł zagłady może nas ominąć, oczywiście tylko w jednym wypadku. Otóż ominięty zostanie ten, kto ma, jak mówi Księga Wyjścia, pochlapane drzwi swojego domu, czyli moglibyśmy powiedzieć serce, krwią baranka. Te symbole oczywiście dla nas chrześcijan są dosyć jednoznaczne. Chodzi tutaj o krew pańską, którą spożywamy w Eucharystii. Chodzi tutaj o ofiarę, którą poniósł Chrystus. To wszyscy ci, którzy mają w sobie krew pańską, wszyscy ci, którzy ją przyjmują, którzy przyjmują ciało i krew Chrystusa, ci, którzy spożywają Jego ofiarę, to ci unikną anioła zagłady. Tutaj pojawia się, myślę, pierwsze bardzo ważne pytanie na dzisiaj dla nas. Jak jest z Twoją Eucharystią i jak jest z Twoją Komunią Świętą? To dzisiaj taka rzecz, która coraz bardziej odchodzi w zapomnienie. Oczywiście niby nie wśród chrześcijan, ale to się, myślę, dzieje i po jednej, i po drugiej stronie, i wśród wierzących, i niewierzących. Wśród niewierzących to jasne. Tego się dzisiaj zupełnie nie szanuje. Może jesteś kimś takim, kto od lat nie był u komunii i myślisz, że no jakoś tam żyje. Myślisz, że jakoś to jest. Może chodzisz do spowiedzi, do komunii raz na rok, raz na 2 lata, raz na 3. No i jakoś świat się nie kończy. Jakoś nie jest tak bardzo źle. A może jesteś osobą wierzącą i chodzisz do komunii często, ale to twoje przyjmowanie komunii, to twoje spożywanie krwi pańskiej, mazanie swoich drzwi krwią pańską, to już jest tylko rutyna. Może nie jest tak, że za każdym razem przystępujesz do tego jak do najważniejszego wydarzenia Twojego życia. Otóż chciałbym Cię dzisiaj zapewnić, że przez Twoje życie nieustannie przechodzi anioł zagłady. I bardzo możliwe, że doznajesz tylu cierpień, doznajesz tylu śmierci, doznajesz tylu porażek, doznajesz tyle zagłady w swoim życiu, bo nie jesteś pomazany krwią pańską. Nawet jeżeli ją przyjmujesz, to ona może nie jest otoczona taką miłością, takim szacunkiem, takim upragnieniem i tęsknotą, jak powinna być. I właśnie dlatego spotyka cię tyle nieszczęść, tyle zagłady. Zostaje ominięty tylko ten, kogo drzwi są pomazane krwią baranka. Zadaj sobie pytanie,
czy jesteś kimś takim. Ale oczywiście nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o przyjmowanie Komunii Świętej, o to, abyśmy byli rzeczywistymi, ciągłymi uczestnikami Eucharystii, żebyśmy za nią tęsknili i nieustannie z niej korzystali. To strasznie ważne. Ale nie chodzi o to, żeby się koncentrować na sobie. Znacznie ważniejszy jest baranek i to, co zrobił dla nas baranek. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie w tym 12 rozdziale Księgi Wyjścia skoncentrowali się na nim, a nie na nas. Otóż jest napisane w Apokalipsie, że Pan Jezus jest cały czas barankiem jakby zabitym. A to znaczy, że jego zmartwychwstanie wcale nie zmieniło tego, że został no, zaszlachtowany jak baranek. On mimo, że żyje, mimo, że jest zmartwychwstały, to cały czas nosi w sobie tę śmierć. Ona jest w nim czymś drogocennym i życiodajnym, ale on ją w sobie nosi po to, żebyśmy my mieli życie. To, co trzeba dzisiaj zrozumieć, to to, że jest przy nas nieustannie ktoś, kto ciągle oddaje za nas życie. To nie jest tylko coś, co wydarzyło się dawno temu, co stało się raz, bo oczywiście stało się tylko raz, tylko że On to przeniósł na wieczność. W każdej sekundzie, cały czas Bóg oddaje za ciebie życie. Jeżeli stoi przy tobie jakiś anioł zagłady, jeżeli czujesz, że gdzieś giniesz, czy to w ciele, czy na duszy, to proszę cię, spójrz dzisiaj na baranka. Spójrz na baranka żyjącego, ale jakby zabitego. Spójrz na Jego miłość, która ciągle do Ciebie mówi, oddaję za Ciebie życie. Cały czas masz do dyspozycji moją krew, a to właśnie w niej jest moje życie, które ja ofiaruję za Ciebie. Jeżeli na Niego spojrzysz, jeżeli w Niego uwierzysz, to wszystko się może dzisiaj wydarzyć. Dlatego, że na tym polega nasze zbawienie. Bardzo Cię zapraszam, żebyś na baranka spojrzał. Spojrzał z wiarą. Spojrzał z wiarą w to, że On właśnie teraz, w tej chwili, oddaje za Ciebie życie. I wtedy zaczną dziać się niezwykłe cuda. Tak jak zawsze za chwileczkę zaproszę Cię do modlitwy, ale chciałbym, żebyś dzisiaj w sposób szczególny uwierzył w to, co mówię. To nieważne, że nagrywałem tę konferencję w innym czasie niż wtedy, kiedy Ty jej słuchasz. To nieważne, że to, co będę za chwileczkę mówił w modlitwie, dokonało się no, nie wtedy, kiedy Ty to robisz, właśnie za chwileczkę w tej chwili. Dlatego, że dla Pana Boga nie ma czegoś takiego jak czas i przestrzeń. Dla Niego nie ma obowiązku, aby przestrzegać tych naszych reguł, które nas ograniczają. Pamiętam taką historię, którą opowiadał mi jeden z moich braci, który kiedyś głosił konferencję. Na tej konferencji w jednym z darów Poznania dostał takie słowo, że jest w kościele, w którym był, bo głosił tę konferencję na żywo, człowiek, który jest śmiertelnie chory, który wydaje się, że za chwileczkę umrze. Nazwał tam jego chorobę, ja już w tej chwili nie pamiętam, co to była za choroba, ale jakaś bardzo poważna rzecz. I dostał w tym słowie Poznania taką wiadomość, że Pan właśnie chce go uzdrowić. I to, co było najpiękniejsze, to to, że tej konferencji kilka lat później w jakimś dziwnym szpitalu słuchał zupełnie inny człowiek, chory na dokładnie tę samą chorobę. I usłyszał wtedy, oczywiście no, trochę ze świata wirtualnego, że Pan mówi do niego w tej chwili, mimo że ta chwila była kilka lat temu, że go uzdrawia z tej choroby i został uzdrowiony. Chcę, żebyś uwierzył, że jest przy tobie baranek zabity, baranek żyjący. Baranek, który właśnie teraz, kiedy tego słuchasz, chce przychodzić do ciebie i chce dokonywać cudów w twoim życiu. Myślę, że dzisiaj przede wszystkim cudów uzdrowienia. Jeżeli jesteś chory, jeżeli doskwiera ci jakaś choroba, bardziej albo mniej poważna, to chciałbym, żebyśmy się teraz pomodlili o to, żeby żyjący baranek mógł do Ciebie przychodzić i aby Cię dotykał i uzdrawiał. Więc pomódlmy się. Panie Jezu, Ty jesteś barankiem Bożym. Tym, którym został zabity, ale jednocześnie Ty ciągle żyjesz. Ty jesteś barankiem jakby zabitym, ale żyjącym. To z Ciebie płynie święta krew, która daje wszystkiemu życie. To krew, która, jeżeli spocznie na kimkolwiek, to uzdrawia, wyrywa ze śmierci, zaprowadza do życia. Jezu, proszę Cię, abyś teraz spojrzał na tych wszystkich, którzy błagają o Twój ratunek. Szczególnie proszę Cię, abyś spojrzał na wszystkich chorych, na tych wszystkich, którzy może są śmiertelnie chorzy, na tych wszystkich, którym coś doskwiera, którzy cierpią, na tych wszystkich, którzy są w agonii. Jezu, jeżeli taka jest Twoja wola, jeżeli chcesz, to błagam Cię, abyś teraz ich dotykał i uzdrawiał. Jezu, nie znam ich. Nie wiem, kim są, nie wiem, co im dolega.
ale ty wszystko wiesz. Dla ciebie nie ma bariery, dla ciebie nie ma czasu ani przestrzeni, bo ty przekraczasz wszystko. Dlatego proszę cię, abyś teraz dotykał, abyś teraz czynił cuda swojej łaski, abyś teraz wyrywał ze śmierci, abyś teraz wyrywał z choroby, abyś obdarzał zdrowiem, abyś obdarzał wzrokiem, abyś obdarzał słuchem, abyś sprawiał, że chromi wstają, że ci, którzy nie mieli już żyć, ożywają. Jezu, proszę Cię, abyś okazał teraz potęgę swojej mocy, abyś okazał wszechpotęgę swojej miłości, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Przyjdź, Panie Jezu, i działaj pośród nas swoje cuda.